Cześć, witajcie, z tej strony Piorun. Jesteśmy głęboko w lesie, a dzisiaj opowiem wam historię. Wyobraźcie sobie teraz, a najlepiej zgaście w swoim pokoju światło, żeby świecił wam tylko monitor. To dopiero będzie jazda bez trzymanki. Uwierzcie. Wyobraźcie sobie, że jedziecie sobie rowerem przez las. Jedziecie ileś czasu, nie wiecie dokładnie ile. Patrzycie na tą waszą opaskę sportową, czy smartbanda, czy iPhone'a, co byście nie mieli. Jest godzina 18:41. No nic takiego, no jeszcze jedziecie, bo wiecie, że jest lato. Ale dzieje się dziwna rzecz. Nagle słyszycie dzwonki w lesie. Ktoś pomyśli, święty Mikołaj przyleciał, co mu się we łbie porąbało. Ale słyszycie dzwonki, skręcacie, wjeżdżacie w gęstwinę w lesie. I co się dzieje? Dźwięk dzwonków narasta. Myślicie, co tam może być? Jakieś może zwierzę albo coś. Ale dźwięk staje się jeszcze głośniejszy. Wjeżdżacie głębiej, bardziej głębiej. I co się dzieje? Podjeżdżacie rowerem pod niewielkie wzgórze. Dźwięk dochodzi z tego wzgórza, dokładnie z zarośli. Wchodzicie z rowerem na to wzgórze. Wchodzicie w te zarośla i nagle widzicie schody. W samym środku lasu na wzgórzu stoją schody, które urywają się w połowie wysokości drzew. Schody są nowe. Dzwonek na ich poręczy dzwoni, delikatnie kołyszący się przez wiatr. Pierwsze wasze myśli. Cholera, skąd się te wzięły schody? Dotykacie ich. Wyglądają jak nowe. Mają piękne balustrady z czystego mosiądzu. Stopnie są wykonane również z mosiądzu. I to nie z byle jakiego, tylko z najwyższej jakości mosiądzu, który się stosowało w 18 roku, a dokładnie 1918. Schody pałacowe, pięknie wykonane schody pałacowe. I co się dzieje? Dotykacie, wchodzicie wyżej. Dźwięk dzwonków jest taki sam. Wchodzicie, dochodzicie do połowy. Jakoś dziwnie się czujecie. Trochę wam się kręci w głowie. Ale mimo tego wchodzicie wyżej. Dochodzicie już prawie do krawędzi i znikacie. Nie ma po was ani śladu. Nikt was nie widział. Nikt o was nie słyszał. Ratownicy nigdy was nie odnajdą. Piszcie w komentarzach, czy mieliście ciary.